Idziemy do góry, nie wiemy czy damy radę. Mamy nadzieję dojść do klifów, mamy nadzieję dojść do fajnych miejsc widokowych. Chcemy troszeczkę porobić ciekawych materiałów, żeby być może mieć na przerywniki w filmach. Także... Tak, idziemy na wycieczkę. Halak wcale siłą nas nie wyciąga. Nie mówił, że jak z nim nie pójdziemy, to zniszczy nas na YouTubach. Że użyje swojej armii, żeby nas zniszczyć. Już nigdy nikt nas nie będzie oglądał. Trzeba jakoś było chłopaków po prostu zmotywować. A ponieważ ich kanały są już dosyć rozrośnięte, trzecią kasiorę. Gigantyczną kasiorę. Gigantyczną kasiorę, więc no, przestraszyli się i idą ze mną. Mam nadzieję, że pod wieczór nie będą udało. Zobacz. Ale Halak powiedział, że nam wymasuje stopy, więc idziemy. To może wtedy przyszło ci. Dobra. Z perspektywy dachów wygląda to dokładnie tak. Czyli każdy domek jest albo niżej, albo wyżej. Nie ma dwóch domków na tym samym poziomie praktycznie. W tej części. Strasznie przedziwne budownictwo. Rekobita na górze, to jest ja najlepszy. Ja bym pojechał na tej górze. Ale żeby było cabrio. W Londynie najfajniej. Macie kolejny pub i widok. Zobacz Halaku, jaki ładny widok masz. Kolejny pub i co jest śmieszne, w tym mieście, gdzie jesteśmy, jest jeden spożywczy, żadnej piekarni, żadnego sklepu mięsnego z wędlinami, tak jak my znamy, za to pubów jest naprawdę kilka ładnych sztuk. A my kierujemy się o tam, wysoko, hen daleko. Fantastyczny widok. Nie no, widoki to tu są zajebiste. Dobrze, proszę pana. Michał Pater. Ala Michał Pater, bo my jesteśmy ten. Tylko mamy w portfelu tylko 100 zł i dwie konserwy. I przyjechaliśmy do Anglii autostopem. Zapaliśmy Wizera. Także witam w piękny kolejny poranek w Portland.
Portland. Portland.